Jak czytać etykietki i na co zwracać w produktach uwagę? Tutaj mamy niebieski kolor, czyli koncentrat do myjki ultradźwiękowej i do narzędzi, do dezynfekcji przede wszystkim narzędzi. Piktogram pokazuje narzędzia, cążki, odpowiednie dozowanie, dawkowanie, czas, w jakim ten produkt nam działa. No i z tyłu, co jest najważniejsze, czyli etykieta, jak czytać tą etykietę, zastosowanie tego produktu, skuteczność mikrobiologiczna, sposób użycia, czyli jak prawidłowo postępować z tym produktem, a nie lec sobie po prostu na oko, skład, czyli co zawiera i w jakich stężeniach. Mamy również środki bezpieczeństwa, to czy produkt został dopuszczony, czy ma wszystkie atesty, akurat ten produkt ma wszystkie atesty, to jest bardzo ważne. No i oczywiście data ważności, bo bez tego nasza dezynfekcja niestety nijak ma się do rzeczywistości. No i to tyle.